Hej, cześć, dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Za Wszelką Cenę w Dead by Daylight, a są ze mną Tomek. Jestem. I Agnieszka. Jestem. Intro. Pointrze. Pointrze. Ale mi klucha złapała. Także słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek, niestety gramy tylko z jednym perkiem, ja sobie zostawiłem skrytość. Także będę... Oho, jak gibkość. Tak, będę ten i ja mówię stop, więc cyk i stop. Ty wyglądasz stalineczka. Tak, to jest ten mucha. Nowy skin. I ucieka dzisiaj... Ja. Niestety, ale ja. I to już mi... No, dobra, no to uciekam. To jest ostatni raz twój? Tak, więc mnie już nie będzie. Aha. A potem dwie gugi i Tomek. Ach, ile gugów? Dwa gugi. To o dwa gugi za dużo. Dwa gugi. Ale nie, no ja muszę grać ze skrytością, bo ja nie umiem grać bez. Tak jak ja bez gipki nie lubię. Z chęcią bym wziął co innego, ale... Celineczka. No Celineczka ma... Klęka, tak? A, czyli potem ja wam wyznaczam też. Aha, ale to mamy jeden karka, nie? Jeden. No dzisiaj jeden. Także módlcie się, żebym uciekł. No, dobrze by było mieć ten wybór. Jeżeli ty będziesz uciekać tak samo jak z fazmofobii z innych gier takich tego typu... Słuchaj! To wiesz. Ja nie powiem, co ty ostatnio robiłeś. Co robił? Nie, już nie będę komentować. A ty co zrobiłeś? Tu uciekłeś, pograliśmy na najłatwiejszym. Aha! A potem graliśmy na najtrudniejszym i żeś tyle razy... No nieważne. Proszę obejrzeć sobie demonologisty ostatnio. U mnie i u Tomka. Demonologisty. Demololo. No dobra, to słuchajcie, meczek się chyba zacznie, więc ja wam tutaj przypominam o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji dla zasięgu. Będziemy wdzięczni. Wpadajcie na socialki, linki macie oczywiście w opisie. I Agnieszko, where? G2! G2A, you should say. Indeed. Co ty? G2A, yes. No, indeed, G2A. Tak, yes. Oj. Błagam, żeby był jakiś kurde killer, który nie ogarnia, please. Ja się gramy znowu będę Salim. Będę się podkładała. Znowu nie wzięliśmy... Znowu nie wzięliśmy dodatku. No nie. Nie zapomniałem w ogóle. A ja w ogóle tego nie dałem, co to jest? Właśnie się zastanawiam. Magiczna różdżka. Pewno Tomek nie dał. To daje ci Tomek więcej nie punktów. Nie daje byle komu. To daje ci więcej pip, Tomku. Aha, my jesteśmy byle komu. Słyszysz, Tomek? Co? To ci więcej pipy daje. Więcej pipy? No. Aga, i ty nie powiedziałaś. No, halo, ja dodałam więcej pipy, a to się ty zapomniałeś. Także są 4 pipy minus 1 pipa, no. 4 pipy. Jedna pipa jest chora. Także my dostaniemy po 4 pipy, a ty dostaniesz 0, bo nie dałeś tych. Jedna pipa jest chora. Niedysponowana pipa. Ja tak, kto jest chory? O Boż. Aha. Jeszcze alienowa mapa. No Man's Sky, super. No, najgorsze jest to, że ja nie mam czujności, więc ja teraz nie wiem nawet, gdzie jest killer. Pilarz. No, tu może, ale... Aha, pilarz, okej. Okay. Tylko nie jestem pewna, który, bo jest daleko ta piła, ale może to jest Bubi. Oby nie. Bubi. Ale gdzie kampił, to... Tomek ze mną robi. Tak. Ja na tej mapie nie będę widziała, gdzie są palety. Ja w ogóle nie znam tej mapy. Ja nie umiem grać bez chyba... tych podświetlarki. Ja drugi raz chyba na tej mapie gram. Co leży? Pan na górze. Gdzie? Jak masz szafę, to nad szafą. Opada się tyłkiem do wierzchu. Tyłkiem do fokę, ty. Nie widzę. Może ma kartę? Ale to jest... Widzisz to jest szafę, wieśnia, to jego wieśnia, dupa wieśnia. Wystaje, Wojtek. Z góry. Nad szafy. Tomek, ja nie widzę. Jak skończymy, co zobacz. No i inną perspektywę. Tu! Gdzie tu? Tam! Na górze, nad szafą. A, dobra. Ja wezmę tego randoma. Pojechał... Idzie do nas. Idę po randoma. On nawet Jenna nie puknął, tylko pojechał tam do was. Nie gaj, że sprawdza szafy. Dobra. Wraca do was. Wraca do nas, chodź, random. Chodź random, jak on cię nie słyszy. Wiem! Chciałem to rzec, ale...
Dobra, ja idę do budynku. Ja właśnie nie znam, czy w tym samolocie statku jest jakiś gun? Tak, tak. O, jeszcze ha. Tomek, za tobą! To ty. A! Tu mnie bardzo... Jezus Maria! Co ty robisz tu? Co ty robiłaś tu? Co ja robię tu? Bo tu się Olka przylazła. Co ty tutaj robisz? No byłem. Ale robię gę nawet bardziej bezpieczny. Ja robię gena chyba tego, co wy robiliście na początku. Ej, tu ta Nelly do mnie przyszła, nie Sally. Kurde, tu tyle nastawiali po 9, po 9! Kurde, przepraszam. Tyle postawiali tego badziewia, że się zahaczyla ja. Zahaczyla się ty? Tak. Zahaczyla ja. My. O dobrze, ale wszyscy robimy geny. Chyba różne. Dobrze, a nie, dobrze. Ty robisz chyba z randomem, nie? Ja robię z Sally. Dobra, pojechał do dwójki, dwójka. Ty wisisz w statku, Aga? Nie, przed. On ma barbunię. Piękną. A, widział mnie! Idzie ktoś po ciebie, Aga? On mnie zaraz na piłka wziął. No a co ty myślisz? Przecież jak w ciebie wjedzie, to jest finito. No halo, ja tam... Ja nie mogę szafy znaleźć. Rozłożyłem się pod hakiem. Kuźwa, ma Franklinę, nie mam niczego. Idzie w stronę jednej osoby biegającej. To do mnie. Problem tej. Idę po... Bisielcu? Tylko to my idziemy stąd. Możesz nazywać mnie po imieniu, a nie Bisielcu? Tylko idziemy stąd, bo on tu przyjedzie. Chodź. No lecę za twoim pyłkiem. Jezus Maria, co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? Tylko tu mnie zmacaj szybko. Palety zrzuciłem przez przypadek, bo spacer ci stoi. Stój. Albo był daleko. Tomek! Jakie był daleko ty? No był o daleko. O Jezus Maria. Jak ja daleko, jak on tu. No jeszcze Wojtka gonił. Jestem narażony. No jesteś... Jak go odsuniecie ode mnie, to ja się stanę. Za kim on biegnie? Dobra, mnie ta Nelly łączy. Nie ma znaczenia, za kim on biegnie, trzeba znaleźć pożeracza. Kur... No ma. Jerymie. Dobra, ja się schowałem do szafy. Wiszę mnie. Nelly, bo ona nas tu... Patrzy się, rozgląda. Chyba poszedł za wami. No będzie ciężko. Będzie ciężko, zwłaszcza, że ja nie widzę nigdzie totemów. Narażony! Jakbym, kurczę, miał tego... mojego perka, co zawsze z nim gram, to by było super, a tak to jest... lipa. Jestem w Azkabanie. Mam tu jakiś totem świecący. Jak ktoś musi mnie brać. No nie wierzę, dlaczego oni wychodzą? Boże, jakieś słabizny. Tomek, musisz przyjść po mnie. Widzę. Boże, on tu przyjedzie. Ogólnie my zginiemy, Wojtek ucieknie. Tak. Oby. Moja wróżka, zębuśka. Musimy tu uciekać stąd. Ja rozwalam totem. Tomek, on tu przyjedzie. Mam nadzieję, że to będzie pożeracz. A już jedzie. To nie... Tomek, nie wiem, gdzie on jest. Za nami. Tak, zniszczyłem pożeracza. Rozważyłeś? Tak. Dobra, może to być głupie, ale ryzyk fizik. Jestem... O, dobra. A, nie poszłeś za mną? Poszłeś. Omaga. Ej, lubię to! Te portale tak sobie... Siu. Ale pamiętaj, że on też może wejść, a ty się tam nie możesz leczyć. Właśnie go goni. Goni cię. No znowu spinoiłem. Co ty gadasz? No znowu tam oblazłem. Ale on za tobą wchodzi. Tak, ale ja zawsze w innym miejscu wychodzę. Ej, to jest fajne. Kto? Aha. Bot. No Jezu, mamy... No i złapał mnie na normalnym, no. Nie widzę szafy, ja cholera. Z kabanu. Jest szafa. Nie ma szafy. Nie zdążę. Kurde. Tak.
Tylko, że z nim będzie bardzo duży problem, bo jeżeli to jest pilarz, to nawet jak będzie klapa, to kurde... Wiecie, mogę być na raz, nie? Gdzie pojechał? Nie wiem. Nie lubię tej animacji wieszania. Po mnie. Nie wiem, mam iść po ciebie, Tomek, czy rano po ciebie idzie? No, mnie bierze... bierze... Mnie po mnie nie idzie. Mnie bierze killerów. Dobra, idę po ciebie. A mi już do Odo chodzi. Przecież widzę. No nie! Oh my god, ale skupiłam situations. Wieszam je. Nikt do ciebie nie idzie, po czym random Tomka ściąga, nie? Szafa. No, to, a pobiliście w tym samym momencie. Szafa. Ja jestem w szafie. Ja kłócą. Ale spieprzyłam ty. Kąpiłam paletę i mnie pizną. Mi. On tu idzie. On tu idzie. No. To Krystynka biegnie za mną? Nie wiem, w to samo miejsce gdzieś pobiegliście. No biegnie do ciebie, pilarz. Jak wjechał w to? Uważaj, bo się onaczy. Ej, no to... Ej, zjechałem na bok, widziała to? Widziała to. On ładnie zakręcił chamica. O nie. No i znowu bot został. Bo żort. Ale bot, dobra. Bot gra na pieczarkę. No. Ogólnie bota teraz powinien wziąć, ładnie. Ja na to liczę. Tylko, że ja nie mogę... Tylko, że ja nie mogę za bardzo wyjść. Jedzie do bota. Nie mogę wyjść z szafy. Dobra, chyba go weźmie. Dobra, oglądaj bota. Co robi? To? Co to za lupa na przykład, kurwa? No właśnie nie wiem, no i patrz. To? Ej, to jest jakiś żur? Znaczy właśnie, ja też to zauważyłem ostatnio, że właśnie te boty jakieś dziwne lupy robią. Kucnie i nie oberwie. Ej, co? Dostała w cymbał. Jak ja bym tak robiła, to bym 1000 razy dostała. Tak, nie dasz rady zrobić, bo to masz 4 panika, tak. No wiem. Może, dobra, umieram doma, Wojtek. No wiem. Dobra. O, się jej biło. Finger cross. Finger cross. Finger cross, jest. Dawaj mi klapę DBD. Tak. Rzadko tam opa sobie picie. O Boże! A ja bym już 3 razy zginął. O my god, to ta skrytość. Nie widział kresek. To mi nie daje nie bez kresek. No, ale nie robiłeś chyba tam i się schowałeś. No chyba tak. I doje. Ta mapa jest... Właśnie ta mapa. No. Szlak. Tylko, że tutaj w sumie teraz bramę mam jakby... Ale to leci szybko na nią. Jakbyś udawał, że jej nie otwierasz, on by przyszedł i poszedł do tej drugiej? Nie, był przy tej bramie, poszedł na prosto. Rząd wróci zaraz, a jeszcze czas jest, może poczekać chwilę, albo nie wiem. No właśnie, poczekam aż... Tylko, że ja nie wiem, czy on czasem ze statku nie będzie widzieć jednej i drugiej. Dobra, leć szybko, co no nie, szuka? Czekaj, teraz nie mogę. Jedzie. Dobra, na teraz, jeżeli nie wróci, szybko. W razie czego mogę mu apteczkę dać, nie? Nie jesteś ogólny. Może... Mogę mu dać karmę. Może się dogadamy. Karmię dla płotów. Udać. Błagam. Szybko. Tak, już się mu uda. O! Szybko! O! Nie kozacz byłaś! Nie wiem. Aż mi się ręce spociły. Znowu nie mam pipy. Jak to? No bo my umieramy. Ty, my 4 AK pipy dostaliśmy, nice. Ja nie dostałam pipy. Jak to nie? Przecież były offeringi.
Ale to punkty dostawała manipulacja. Aga! A! Była barbunia. No. No dobra, ale słuchajcie, udało się, więc w następnym odcinku no, albo Aga, albo Tomek. Zobaczymy. No i gramy z dwoma perkami, więc też zobaczymy, jak to pójdzie. Także słuchajcie, my wam za dzisiaj dziękujemy. Była ze mną Agnieszka. Był też Tomek. Byłem. No i co? Do następnego. Cześć i pa, pa. Pa.